Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotowa. Mgła się przerzedza. Lepiej sprawdzę, co u Jorina. Drogi są wolne. Musimy ruszyć do Brestajgu. Tam jest bezpieczniej. Wytrzymaliśmy tu długo. Radziliśmy sobie z gorszymi sytuacjami. Mieliście dużo szczęścia. Brestajg. Roi się tam od tych jełopów z katedry. Proszę, Arlo. To nie potrwa długo. Może powinniśmy z nim pójść, tatku? Byłoby miło napić się piwa. Zajmę się Airidą i Lilith. Idź, upewnij się, że dotrą cali. Ja? Dobrze. Dziękuję ci. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Gotowa.
jeszcze gotowa. Czy tak jak ja widziałaś znaki? Nadchodzi piekło, a mój lud nie jest gotów, by stawić mu czoła. Jeszcze nie. Ale ty, wyczuwam w tobie siłę. Podejdź bliżej. Tylko jedno z nas przeżyje tę walkę, więc nacieszmy się przez chwilę tą burzą. To muzyka natury. Umarli właśnie mordują twoich pobratymców. Niektórzy zginą, to prawda, ale tak już działa natura. Jest jak tygiel. Słabych pochłania, a silnym daje jeszcze większą moc. To ci, którzy przetrwają, ocalą tę ziemię przed piekłem. Dałaś się zwieść kłamstwom demonicy. Nie, to był mój wybór. Lilith jedynie dała mi moc, potrzebną, bym wykonała swoją powinność. A ty co jej dałaś? W dziczy na wszystko trzeba sobie zapracować. Nawet na wiedzę. Dowiedz swej wartości, a udzielę ci odpowiedzi. Gotowa. Zwycięża. Niech tak będzie.
Co zdradziłaś, Lilith? Powiedziałam jej, jak zniszczyć bariery wokół więzienia Astarota. Czemu? Moi ludzie zapomnieli, ile kosztowało nas pokonanie Astarota. O! Musiałam im przypomnieć. Jeśli nie zdołają go zniszczyć, to nie dadzą rady w walce przeciw całej potędze piekieł. Ufam przywódczyni Azgail. Nie mogę powiedzieć tego samego o rycerzach i ich kazaniach. Jedyne, co od nich mam, to spojrzenia spod łba. Może dlatego, że też tak na nich patrzyłeś, tato? Może, ale oni na to zasługują. Widzę, że dźwiga ojcowskie brzemię. Zarówno obietnic, jak i porażek. Dziecko nie powinno płacić za przewiny rodziców. A ty jakieś masz, tato? Żadne w porównaniu do tych jełopów z katedry. Rozumiem. Czyli przemówiłaś Airidzie do rozsądku? Nie do końca. Co się więc stało? Spokojnie, dziewczyno. Pewne rzeczy lepiej przemilczeć. To interes ubity, ta? I? Mam nadzieję, że odnalazła spokój. Nie... Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Na ścieżce przeznaczenia bohaterstwo często splata się z poświęceniem. Matka tak mówiła. Muszę powiedzieć ojcu, co się stało. Co zrobiła Lilith. Nie możemy pozwolić, by zniszczyła coś jeszcze. Niektórzy z naszych najlepszych łowców nie wrócili ze wzgórz. Sami stali się zwierzyną, gdy nadeszła głodna mgła. Teraz ich zwłoki są pożywieniem dla padlinożerców. Tak nie powinno być. Powinni być naznaczeni symbolami przejścia. Tylko dawne ryty zapewnią im spokój po śmierci. Dobrze znasz nasze ziemie, a odwagą dorównujesz tym, których straciliśmy. Zapewnisz im odpowiedni pochówek? Mgła zniknęła, a wraz z nią rycerze, wychwalając czyny tego ich ojca. Na dowidzenia. Co za banda szmaciarzy.
energii. Więcej czasu. Więcej czasu. Jeszcze gotowa. Potrzebuję więcej czasu. Gotowa. Thank you.
Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Choć światło gaśnie. Nie znikamy. Niesłyszalni. Zawsze tu trwamy. W pamięci bliskich zachowani. Dziękuję, Majza. Torgwes ochronny. Robię je dla ludzi, którzy samotnie przemierzają wzgórze, zapewniają im bezpieczeństwo dzięki dawnym błogosławieństwom. Ale skoro do mnie wraca, Airida mówiła, że każda śmierć ma znaczenie. Ale nie widzę go tutaj. Byli dobrze, życzliwi, tacy jak ja i tata. Chwyciłabym ją za rękę. Pokazała, że wszystko będzie dobrze. Nikt nie musiał umrzeć. Razem jesteśmy silniejsi. Choć się to właśnie...
nie znikamy. Niewidoczni, niesłyszalni. Zawsze tutaj trwamy. W pamięci bliskich na wieczność zachowamy. A, wracasz. Dziękuję. Wiedziałam, że mogę na tobie polegać. Mój młot będzie wyczekiwał twojego powrotu.